Ej, co jest grane? Czajcie, co podesłał mi mój widz? Widz posiadał pewien klan, który nazywał się Team Policja, czyli był to klan policjantów. No i jakaś osoba wywaliła wszystkich z tego klanu. Ale, czajcie, co się stało teraz z tym klanem? Sam nie umiem w to uwierzyć, ale zaraz wam pokażę. Koniecznie oglądajcie do końca, bo nie jestem w stanie tego normalnie, logicznie wytłumaczyć. Musiało się coś naprawdę zlagować, albo... Kurde, ten klan był opętany, bez kitu. Tak to wygląda, zaraz wam wszystko pokażę, bo wy teraz myślicie, że ja jakieś tutaj, nie wiem, udaję jakiegoś debila czy coś. Ale serio, taka jest prawda, nie wiem co tu się odwaliło z tym klanem i nie da się tego normalnie wytłumaczyć w prosty sposób. Dlatego musicie to koniecznie obejrzeć do końca, bo będzie się tutaj działo. Na wstępie proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika na moim kanale. Będę bardzo wdzięczny, jak to zrobicie, jak zrobicie te dwie rzeczy. Wbijam tutaj 3000 lajkaczy i zaczynam nową serię z Brawla. To zależy od was, czy chcecie. Więc 3000 lajkaczy pod tym odcinkiem i to robimy. Oprócz tego subskrybujcie mój kanał, dawajcie mordeczki, lecimy już tutaj po 150 tysięcy. Wow, pięknie. Kto może zostawia suba? A jak chcecie, żebym śpił wam serducho, to napiszcie, czy kiedyś złapała was policja. Dawajcie, jak tematem tego odcinku jest policja, bo w sumie jest związany ten film, to napiszcie, czy was kiedyś złapała policja, to przypnę wam serducho, jestem ciekaw. A ja nie przedłużam już tego wstępu, no i widzimy się po intrze. A więc dobra, zacznę od tego, że po prostu jakiś czas temu napisał do mnie taki pewien widz na mojego maila: Tori, proszę nagraj odcinek o mojego brata klubie, żeby dołączali do klubu, bo ma nick Gracja. Miło by było, jakbyś nakręcił odcinek, w załączniku masz to, co zrobił jeden z klanowiczów. No i ich klan nazywał się po prostu Team Policja. I tutaj macie screena, jak po prostu XV Rysio powywalał wszystkich. Jeszcze jakiś czas temu, jak wchodziłem, to ten klan normalnie istniał i po prostu było w nim mało osób. A teraz jak już chciałem nagrać odcinek, to wpisuję sobie ten kod. Poczekajcie, wpiszemy go sobie w ogóle, żebyście widzieli, o co z tym chodzi. Bo zwróćcie uwagę, że jak już wpisze się Team Policja, to on nie wyskakuje. Wyskakują jakieś inne, ale nie wyskakuje ten z zieloną ikonką czy coś w tym stylu. A teraz patrzcie, co będzie, jak wpiszę kod, bo na szczęście ja posiadam kod do tego klanu, no bo wysłał mi po prostu screena, nie? Więc bez problemu możemy sobie wpisać po prostu kod tego klanu. Więc ja go już wpisuję. Czekajcie, GR8U8 i jeszcze mamy Q na końcu, chyba jakoś tak. Okej, okay, i Team Policja, widzicie? 0 na 100 i 0 pucharków. Czyli tak jakby jest to martwy klan, ale on istnieje. Wiem, że już zdarzały się takie sytuacje, gdzie po prostu nie było żadnych członków w klanie czy coś takiego. No ale tutaj rzeczywiście coś takiego dalej istnieje. I najlepsze jest to, że ja widziałem jeszcze kilka dni temu, jak w tym klanie było tak z 9 typa. Nie wiem, jak to się stało, że on się dalej pokazuje. Może po prostu z czego nie zdążyli wycofać, jakby, nie wiem, z zapisu gry czy coś takiego. Nie wiem, czy to tak działa. Bo naprawdę tu już nikogo nie ma, jak sami widzicie, 0 na 100, a klan dalej jest. A jeszcze kilka dni temu, no w tym klanie było kilku członków, bo wchodziłem. W ogóle na początku kiedyś tutaj było bardzo dużo ludzi, ale tak jak wam tutaj widz wysłał tego screena, zostali oni wywaleni przez tego ziomka o niku Rysiu 7 coś tam. I później jak wchodziłem, to chyba było tam, nie wiem, z 8 czy z 9. A teraz wchodzę po kilku dniach, jak właśnie chcę nagrać odcinek z tego, no i patrzę, tak jakby klanu nie było. W sensie jest, ale no nikogo nie ma. No jak widzicie, wszystko się zgadza, jest nawet ten sam opis, to samo ID klubu, w sensie ten hashtag, ta sama nazwa, to samo logo, nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. No i w ogóle sorry za tego lekkiego bajta, że klan policjanta, no ale jakby nie patrzeć, jest to klan Team Policja, czyli klan policjantów, więc chyba śmiało mogę powiedzieć, że jest to klan policjanta, no. Już proszę się nie czepiać o mnie o takie rzeczy w komentarzu. Generalnie to pomógłbym ziomkowi odbudować ten klan jakoś, ale no jak widzicie, już nikogo w tym klanie nie ma. Już prawie, no nie wiem, no ten klan można powiedzieć, że nie istnieje. Tak, wiem, że istnieje, ale tak naprawdę nie istnieje, wiecie o co chodzi. Więc nawet nie mam mu zbytnio jak pomóc odbudować tego klanu. Chciałem jeszcze po prostu teraz przeprosić wszystkich, którzy no wysyłają mi, żebym im pomógł jakoś w wypromowaniu klanu czy coś takiego. Ja naprawdę bardzo chciałbym wam wszystkim pomóc, ale nie jestem w stanie. Ja już chyba dostałem z 50 takich wiadomości, że komuś tam zniszczono klan i coś takiego. W tym może takie prawdziwe dowody to wysłało mi, nie wiem, z 10 osób z tych 50. Jak już mi wysłacie coś takiego, to musicie mi wysłać screena, gdzie widać, że na początku klan miał dużo pucharków i było dużo członków. A później musicie mi jeszcze wysłać screena, gdzie jakaś osoba powywalała i widać, że jest mało osób i widać, że wywalała ta osoba. No i te screeny muszą być wiarygodne, no musi to być prawdziwe, no bo kurde. Więc jak już coś takiego macie, to możecie mi wysłać. Ja nie obiecuję, że o tym nagram, bo naprawdę dostaję masę. Ała, a fajnie trafił. No ale wracając do tematu, naprawdę dostaję masę takich wiadomości, żebym komuś pomógł. Ja nie jestem w stanie nagrać tyle odcinków, też zrozumcie mnie, zrozumcie moich widzów. Im by się to nudziło, jakbym ciągle po prostu nagrywał, żeby komuś pomagam z klanami czy coś takiego, nie? No wiem, że to jest sytuacja niełatwa, że naprawdę każdego mi szkoda. Jak się straci klan, to na pewno boli. Ale ja zauważyłem również, że są takie osoby, które próbują mnie oszukiwać. Czajcie, że albo na przykład
specjalnie sobie tworzą jakieś tam klany, wchodzą tam ich koledzy i się umawiają i wyrzucają specjalnie siebie i dają mi screeny, że niby zepsuł mi się klan, żebym ich wypromował. No takie coś da się zauważyć, uwierzcie mi, jak tak próbujecie robić, to nie róbcie tak, bo to jest niefajne i takim czymś po prostu tracicie mój szacunek i moje zaufanie, więc nie polecam czegoś takiego robić, a niektórzy nawet próbują podrabiać screeny, czajcie? Też tacy się zdarzali, więc to już w ogóle jest hitem. Ja chcę pomóc to komuś, komu naprawdę ta pomoc się przyda i się należy, a nie jakimś typom, którzy sobie wymyślają i kłamią, bo to mi po prostu nic nie da, co nie? Ja chcę pomóc takim ludziom, którym się należy i wtedy naprawdę fajnie się patrzy, jak widać, że oni są wdzięczni za to, że pomogłem. Oj, ten baron tutaj się coś rozpędził, nie wiem, co on tak kozaczy, no już zaraz dednie. No widzicie? Wielki kozak się znalazł. Dobra, na tego to trzeba uważać akurat. Odejdź, gościu, dobra, odsunąłem go. On ma dużo cubów, więc nie jest jakoś ciekawie. No i dobra, po mnie. No jak widzicie, nie jest to żaden fake. Jeszcze raz wpisałem tutaj Team Policja i nic się nie pojawia. Nic się nie pojawia takiego, żeby ten klan był. To jest jakby klan widmo, nie wiem, o co w tym chodzi, dlaczego go tutaj nie ma. Powinni już całkowicie go wycofać, jak nikogo w tym klanie nie ma. A jak się wpisze jednak ten hashtag, to on wyskakuje normalnie. Jak macie jakieś ciekawe pomysły na odcinki, to podsyłajcie mi je właśnie na mojego najlepiej maila, bo tak mi będzie najłatwiej przeczytać i znaleźć. Oprócz tego wbijajcie wszystkie social media, które macie podane w opisie. Naprawdę zapraszam, czy to Instagram, czy to Facebook, czy to Snapchat, czy to Discord, śmiało wchodźcie. Dziękuję każdemu za wytrwanie do końca. Postanowiłem nagrać taki odcineczek, no bo kurczę, to wydawało się dla mnie naprawdę dziwne, więc czemu by nie, chciałem też was o tym poinformować. No a teraz co, będę się już z wami żegnał, trzymajcie się do następnych filmów, elo!